tak taki to był chociażby odwiedzenie wyścigu w Kijowie, żeby zobaczyć, jak to jest organizowane. No to już jest duże przedsięwzięcie, ale jest to możliwe, bo w Kijowie oglądało wyścigi 60 tysięcy osób na miejscu, na trybunach, także to już naprawdę spięcie logistyczne i zorganizowanie wszystkiego wymaga dużych nakładów, przede wszystkim finansowych, ale też zaangażowania. Jest to możliwe i teraz, zwłaszcza z tym grupą ludzi, która jest z klubem Sparta Augustów. Jest szansa, żeby to zrobić. Na jakich wózkach pływacie? To są łodzie katamarany, wykonane z kompozytu węgla. Łódka waży 500 kg z silnikiem, ma 500 koni, także ona frunie nad wodą, pocisk. Nie płynie. No pocisk. Także jadąc... Ale te przeciążenia są niebywałe. Bartek ma złamane dwa żebra, ale to nie wypadek, tylko siedzenie w fotel, tak? No, spowodowało taką kontuzję. To przeciążenie jak w samolocie F-16. No tam jest to 8G dochodzą, także ja tam teraz miałem też w mojej nawigacji jest włączony czujnik. Ja miałem ponad 6, ale to no, trzeba też ciało do tego przyzwyczaić, także to jest ból przyjemny. Natomiast łódki no, z takich cyferek, żeby to jakoś wzbudziło zainteresowanie, to łódka przyspiesza do 100 na godzinę mniej niż 3 sekundy, do 200 na godzinę w około 5-6 sekund, także to jest właśnie torpeda. No i najważniejsze są zwroty tych łodzi, bo one potrafią zawrócić. No na tej scenie myślę, żeby ta łódź zawinęła jadąc 200 na godzinę. Od razu i wtedy jest to przeciążenie, tak, prawda? Nie ma hamulców, także to jest tak, jakby ktoś jechał autostradą i nagle chciał skręcić na stację benzynową jadąc 200 na godzinę. No i ta łódka to zrobi, jest w stanie tak szybko ten zwrot wykonać. 200 km na godzinę po wodzie, to umówmy się, sport ekstremalny, niebezpieczny. No jest każdy chyba gdzieś sport, gdzie jest ta prędkość, gdzieś to ryzyko się czai. Z drugiej strony systemy bezpieczeństwa są tak już rozbudowane, że to jest w sumie bezpieczne. Wiadomo, zawsze się coś zdarza i są wypadki dość śmiertelne, bo to też się zdarza. Ale jest tego coraz mniej. Także tutaj nawet pani Uta, która przed chwilą opowiadała o kajakach, uczyła mnie na WF-ie. Skończyłem tam pracę magisterską uczelnię, gdzie wyjaśniłem paradoks, że pomimo wzrostu prędkości i liczby wypadków zmniejsza się urazowość w tym sporcie. Jednak ta technologia robi swoje. Łodzie mają poduszki powietrzne, system powietrza dla mnie, który jest doprowadzony w przypadku wywrotki, specjalne pasy, kokpit bezpieczeństwa, także analogia naprawdę do bolidu samochodowego, tylko zamiast pół mamy dwa pływaki i praktycznie centrum tej łódki jest bardzo podobne do samochodowego kształtem. Panie magistrze, a czy Waldemar Marszałek, pański guru, wspiera pana w takich i stanowi takie zaplecze logistyczno-taktyczne? No jest tata ze mną wszędzie, także dbam o niego, bo jest mi bardzo potrzebny. No, on ma szósty zmysł, jeżeli chodzi o silniki. No, to co, on uczył się przez całe życie tego, co ja teraz wykorzystuję w tym sporcie. I jest ze mną wszędzie. Teraz zamierzamy po raz pierwszy wykonać własnoręcznie remont takiego silnika Formuły 1. Działanie silnika jest podobne każdego. Czy jest to Maluf, Rolls-Royce, czy łódka F1, czy bolid Roberta Kubicy. Wszędzie jest tłok, cylinder, praca tego silnika. Także generalnie te zasady są podobne. No ale tata ma to coś, to coś, co pozwoli nam na pewno jeszcze parę koni dodać temu motorowi, a to się przełoży pewnie na 1-2 sekundy na okrążeniu, której mi obecnie brakuje do tego, żeby już walczyć z najlepszymi. A w pierwszym starcie zdobyłeś swój pierwszy punkt. W drugim. W pierwszym starcie byłem w Portugalii, w maju, w Portimao. Tam praktycznie otrzaskałem. Ale pierwszy punkt już jest. Pierwszy punkt jest od tygodnia No i teraz nie ukrywam, że chcę następnych, także to jest na pewno miłe uczucie. Skończyłem 10 ostatni wyścig, startowałem z 18 miejsca, także 8 zawodników bardziej dużo doświadczonych ode mnie zostało za mną i fajne, no, przyjemne uczucie. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że będziemy oglądali na którejś z anten